Radio Szczecin. Zawsze w poniedziałek na antenie Radia Szczecin magazyn komputerowy Trącić Myszką. Projekt pod patronatem Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji. Radio Szczecin. www.myszka.org. Jakże Myszką? Rozmawiamy dzisiaj o przeglądarkach, ale nie będzie tylko o Firefoxie, będą też różne inne, różne inne rozwiązania. Ja przypominam, że cały czas czatujemy i za moment czat zmieni się w taką jedną wielką książkę telefoniczną, bo czatujący po kolei wymieniają wszystkich możliwych yy, kandydatów, prawda? Natomiast jeszcze damy Państwu chwilę, żeby trafić i podać właściwe nazwisko. E, przypominam, że jest pytanie dla telefonujących. Panie Zbyszku, proszę podpowiedzieć telefonującym, bo niestety nie było poprawnej odpowiedzi. Dobrze, e, więc. Skupmy się w takim razie najpierw na, na aktualnym adresie Mozilla Foundation. Czyli trzeba podać aktualny adres Mozilla Foundation. Aktualny adres fizyczny Mozilla Foundation, tak. Nie e-mailowy. E, telefon 91 423 0050. A ja poproszę pana Maćka Jankowskiego, webmastera trądzi śmieszką, twórcę NetCampów, żeby powiedział o bardzo ciekawym przedsięwzięciu, o którym musimy powiedzieć, prawda, panie Maćku? Tak, prosimy. Zwłaszcza, że nasz magazyn został nominowany do nagrody European Podcast Award, czyli konkursu na najlepsze podcasty w Europie. Otrzymaliśmy nominację i zapraszamy naszych słuchaczy do głosowania na nasz podcast. Wśród osób, które wezmą udział w głosowaniu, zostaną rozlosowane ceny na nagrody od firmy Olympus, także myślę, że warto, warto tutaj oddać nasz głos, na... trącić myszką. Jest to ciekawa inicjatywa i wśród tych, którzy zostali nominowani, tak, wśród tych, którzy zostali nominowani jest naprawdę sporo podcastów, powiem cała reprezentacja, bo tam jest kategoria non-profit. Tak, jest sporo, akurat w zeszłym roku w tym konkursie zostało, wziął udział aż 750 podcastów. Nasz podcast Trącić Myszką został w tym roku nominowany w kategorii podcasty profesjonalne, także tutaj konkurujemy z wielomocnymi pod kostami. W takim razie zachęcamy do wzięcia udziału, tak, do wzięcia udziału i do oddania głosu na e, Trącić Myszką, a wśród tych, którzy będą brali udział w tym konkursie, to właśnie, tak jak powiedział pan e, Maciej Jankowski, będą rozlosowane e, cenne nagrody. E, telefon już zaczął dzwonić, za chwilę będziemy roz, tak, odbierali. W, w czasie, kiedy jesteśmy na antenie, to proszę nie dzwonić dopiero wtedy, kiedy e, będziemy mogli odebrać ten telefon. E, 91 423 50, a teraz mamy porozmawiać o wersjach mobilnych i innych, nazwijmy w ten sposób. To może pan Maciek. Tak, jeżeli chodzi o wersje mobilne, to już nasi słuchacze na czacie wspomniali Operę, która jest tutaj liderem, jeżeli chodzi o przeglądarki mobilne. I, I dzięki Operze Mobile wiele osób za pomocą komórki mogło, mogło korzystać ze stron internetowych nie płacąc zbyt dużych opłat właśnie za transfer danych. Także tutaj Opera wiele zrobiła dla rozwoju mobilnego internetu. Z drugiej strony też powstaje coraz więcej przeglądarek. Niedawno też miała premierę mobilna wersja Firefoxa. To myślę, że również o tym powiemy. No właśnie. No tak, miała, miała, miała miejsce pierwsza, pierwsza w historii naszej pełna premiera mobilnego Firefoxa. I, I wydaje mi się, że jest to po prostu reakcja na to, co, co dzieje się na rynku, na to, że, że może w Polsce jest to jeszcze trochę mniej zauważane, ale coraz więcej osób korzysta z komórek jako podstawowej metody korzystania z internetu. I, i te przeglądarki mobilne coraz, odgrywają coraz większą rolę. I tutaj jakby ukłony dla Opery, która jako pierwsza stworzyła naprawdę bardzo dobrą przeglądarkę mobilną. Czyli żeby nie wypaść z rynku, mówiąc obrazowo, musi być mobilna wersja waszej, tak? To znaczy tak, nasi użytkownicy chcieli mieć wersję Firefoxa także na, na, na komórki. To było bardzo, bardzo częsta prośba, bardzo częste zapytanie, czy coś takiego jest możliwe, ponieważ integracja dzięki na przykład takim serwisom jak WiF pozwalająca przechowywać te same zakładki, te same karty, te same hasła między Firefoxem na, na pulpicie i w komórce, bardzo ułatwia korzystanie z internetu przez, przez telefon jesteśmy komórkowy. jesteśmy przyzwyczajeni po prostu. i Jest korzystamy dokładnie to z... samo, jest, jest, jest to znane i to lubiane. Takie lenistwo trochę intelektualne, klikamy zawsze na to, to samo. To nie tylko tak? intelektualne, bardzo trudno się pisze na telefonie komórkowym. W porównaniu z komputerem, więc jeżeli ten, ten inteligentny pasek adresu Firefoxa podpowie od razu pierwszy adres, na który często wchodzimy, to, to jest naprawdę wygodne. Um, więc, więc zaczęliśmy nad tym pracować, ale że oczywiście konkurencja tutaj też jest bardzo duża. Przy czym składa się z innych przeglądarek. Tych przeglądarek mobilnych, ten, ten rynek przeglądarek mobilnych jest zupełnie inny od, od desktopowego. No i wydaje mi się, że to też, też, też ciekawie będzie obserwować, jak to się rozwija, bo sądzę, że, że jedyny kierunek, w jakim będziemy szli, to jest to, że coraz więcej ludzi będzie korzystało z internetu przez, przez telefony komórkowe i inne urządzenia mobilne. Czy można już mówić o jakichś pierwszych wrażeniach, jeśli chodzi o waszą wersję? Ojeju, no... cenach, no bo to jest też ważne. Zaczęliśmy tutaj od porównania, od rankingu z miesięcznika komputerowego, natomiast jak to wygląda w waszej ocenie? Więc dostajemy, wydaliśmy pierwszą, pierwszą, pierwszą wersję, wydaliśmy na, na telefony Nokia i platformę Maemo. I dostajemy bardzo dobre oceny. Recenzje, recenzje tego telefonu bardzo często były przeplecone recenzjami przymonarki, która jest na nim dostępna i były to raczej bardzo pozytywne recenzje, więc, więc jesteśmy zadowoleni. Natomiast mamy świadomość, że jeszcze długa droga przed nami. Staramy się być innowacyjni i staramy się, żeby ten Firefox na, na telefony komórkowe... Wnosił coś świeżego, tak jak, tak jak Firefox wniósł na, na rynek desktopowy. Więc interfejs użytkownika tej przeglądarki na komórki jest, jest dość oryginalny, wydaje mi się. Korzysta bardzo mocno z takiej koncepcji e, umieszczenia interfejsu użytkownika poza ekranem i użycia palca do przesuwania tego ekranu na boki, żeby, żeby dostać się do tego interfejsu. No i wydaje mi się, że to się sprawdza. Natomiast mamy jeszcze długą drogę. Teraz będziemy chcieli wypuścić wersję Firefoxa na, na Windows Mobile. I na Androida. No i zobaczymy, jak to pójdzie. No konkurencja, jak mówię, jest silna i, i rynek jest chyba bardziej zdywersyfikowany niż, niż desktopowy, co jest chyba dobrym znakiem.